Dobry wieczór, jest czwartek, 2 kwietnia. Oglądacie Państwo specjalny program na kanale Obywatele News. Ja nazywam się Jakub Dymek, a naszym dzisiejszym gościem jest profesor Jan Zielonka z Uniwersytetu w Wenecji, gdzie wykłada politykę europejską, a obok mnie w studio Paweł Kasprzak. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, panie profesorze, dziękuję za pański czas, dziękuję, że jest pan z nami. W swoim ostatnim felietonie dla Rzeczpospolitej pisze pan o tym, że po pandemii być może czeka nas prawdziwa rewolucja i zadaje pan pytanie o to, czy wróci stare, czy narodzi się nowe. Wiem, że to duże, bardzo ogólne pytanie na początek, ale chciałbym prosić pana o rozwinięcie tej myśli. Czy naprawdę czekają nas czasy rewolucyjne? Chyba tak. Po części dlatego, że się zatrzymał czas, czyli cała polityka czasu właściwie straciła znaczenie. Po części dlatego, że następuje zupełnie nowe spojrzenie na relacje pomiędzy władzą, obywatelami i ich prawami oraz terytorium. I następuje wiele innych rzeczy, które zostały wypracowane przez lata przetargu politycznego, a czasami nawet walki politycznej. I ta równowaga różnych wartości teraz została zburzona przez ten wirus, który wymaga pewnych działań, które nie są przewidziane często ani prawami, ani taką, nazwijmy to, umową społeczną. I długofalowe konsekwencje tego będą ogromne, tylko że nie wiemy, w którym kierunku to dokładnie pójdzie. Powszechnie mówi się jednak, że to mogą być dla demokracji naprawdę niebezpieczne czasy i że społeczeństwo w czasach kryzysu zwraca się w stronę autorytaryzmów. Czy pan również się tej perspektywy boi? Wie pan, ja nie uważam, że autorytaryzm sobie lepiej radzi z tego typu pandemią niż demokracja. Ale nasze demokracje teraz mają godzinę prawdy, to znaczy to jest tak, że siłę tych demokracji dopiero poznajemy teraz. A chińscy autokraci też mieli tą godzinę prawdy i nie w pełni się wywiązali, nazwijmy tak. Także to nie jest tak, że autorytaryzm jest właściwie naturalnym scenariuszem, który możemy się spodziewać już nie w Europie. Ale myślę, że system demokracji, który mamy, będzie musiał przejść ten test w taki czy inny sposób i może się to różnie skończyć. Ja mam nadzieję, że to się skończy naprawą demokracji raczej niż erozją demokracji. A czy obserwując takie scenariusze, które rozwijają się na naszych oczach, jak na przykład węgierski, naprawdę dalej mamy nadzieję, czy dalej mamy powody do wróżenia odnowy demokracji? No wie pan, w kategoriach węgierskich to musimy sobie zdać sprawę z tego, że te wszystkie uprawnienia dla wodza, pana Orbana, zostały przegłosowane przez parlament, który z kolei został wybrany w wyborach powszechnych. O ile demokracja, prawda, jest nie tylko na temat wyborów, ale też na temat ochrony praw mniejszości, pewnego podziału władzy i wszystkich tych zabezpieczeń, które mamy w konstytucjach, to jednak trudno sobie wyobrazić demokrację bez wyborów. I tu jest główny problem, prawda, że to nie tylko chodzi o opozycję lidera, który chce uzurpować sobie władzę, bo większość polityków, jak jest przy władzy, to stara się przy tej władzy za wszelką cenę pozostać i nawet ją zwiększyć. Problem polega na tym, że im się to często nie udaje, bo społeczeństwo im na to nie pozwala, bo albo wybiera innych liderów w następnych wyborach, a jeżeli te wybory nie są możliwe, to organizują się w inny sposób, żeby zmienić władzę. I stąd, wie pan, to nie jest tak, że prawem można załatwić wszystko. To jest zawsze przetarg pomiędzy tymi, którzy są przy władzy i tymi, których ta ręka władzy dotyczy.
I tak było zawsze. Pan, cała idea liberalizmu powstała dlatego, że starano się myśleć o sposobach ograniczenia władzy króla. To nie jest tak, że król się sam ograniczał, jakkolwiek by był światły. To było tak, że to był ogromny przetarg czy walka polityczna. I reguły tej walki się może zmieniają i skala ofiar się zmienia, ale natura systemów politycznych zostaje ta sama. Ja przy tej okazji chciałbym zwrócić się tutaj do Pawła, bo mamy rodzaj pewnego paradoksu w Polsce, kiedy sytuacja dalszego zachowania demokracji wymaga chyba zawieszenia wyborów. Pawle. Tak, tak. I wydaje mi się, znaczy, czuję się bardzo nieśmielony odzywając się w obecności pana profesora. Natomiast znaczy, ja przede wszystkim chcę powiedzieć, że dominuje we mnie pesymizm głównie, dlatego że rzeczywiście akurat w Polsce jesteśmy w specyficznej bardzo sytuacji z uwagi na władzę, którą mamy, ale myślę, że na swój sposób ona jest podobna do tego, co się dzieje w takich krajach jak Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone, no, gdzie pewien zwrot w stronę, no nie chcę powiedzieć, że populizmu, ale no, takie autorytarne tendencje się ujawniły jako społeczne zapotrzebowanie, ja o tym mówię. I teraz ten kryzys mnie niepokoi z tego powodu, że to, jak uczy historia, no, w czasach takiego niepokoju i w takich kryzysowych sytuacjach ludzie raczej oczekują rządów silnej ręki, a nie demokracji. Raczej oczekują króla, który poradzi sobie z tym nieszczęściem, niż koncentrują się na tym, żeby zwłaszcza w imię jakichś wartości temu królowi ograniczać władzę. Mnie się wydaje, że te tendencje widać w Polsce. I w Polsce no, perspektywy przede mną rysują się raczej w ciemnych barwach, bo po pierwsze widać ten impet pisowskiej władzy aspirującej do autorytaryzmu, ale po drugie widać, ja to przynajmniej widzę wśród opozycyjnych polityków, tak? Wykonano właśnie kilka regulacji prawnych, które są ewidentnie sprzeczne z konstytucją, natomiast w odróżnieniu do wszystkich poprzednich niezliczonych tego rodzaju przypadków, ten nastąpił z poparciem parlamentarzystów opozycji, od których tutaj zresztą w tym studio słyszeliśmy takie deklaracje, że no jak wytłumaczyć wyborcy, że demokratyczne wartości się liczą, skoro jego główną troską dzisiaj jest to, żeby zachować miejsce pracy, zdrowie i być może życie. Znaczy to jest taki znany oczywiście paradoks z historycznych czasów, natomiast jeśli się to weźmie pod uwagę w tej kryzysowej sytuacji oraz to, że różne zjawiska zaniechania polskiej demokracji sprzed tego kryzysu, rozwój nowych mediów, który ujawnił jakby nowych graczy społecznych na tej scenie politycznej w postaci no ludzi, którzy dotąd w dyskursie głównego nurtu byli po prostu nieobecni albo pomijani, jak chcą niektórzy to widzieć, no to jest bardzo groźny żywioł. Ja szczerze mówiąc jestem w związku z tym pełen obaw. Znaczy, gdybym miał się troszczyć o demokrację, a to robię niemalże zawodowo od paru lat, i miałbym szukać sojuszników, to kurczę, przepraszam za kolokwializm, ale nie znajduję ich zbyt wielu. Na pewno nie wśród opozycyjnych polityków. A czy pan, panie profesorze, zgadza się z Pawłem, że ten test póki co klasa polityczna przechodzi niewystarczająco dobrze i że te nowe kryzysowe okoliczności uderzyły w legitymację i wiarygodność urzędującej dzisiejszej klasy politycznej? To nie jest tak, że należy być naiwnym optymistą, ale mój pesymizm idzie w inną stronę trochę. Ja się najbardziej martwię przede wszystkim sytuacją w służbie zdrowia i to w wielu krajach, nie tylko w Polsce. Później się martwię o konsekwencje gospodarcze tego, co się dzieje. A dopiero dalej, w następnej kolejności się martwię na temat polityki. Jak ja dzisiaj oglądam telewizję polską, to mimo tego, że oczywiście wirus się rozwija i coraz więcej jest ofiar, to jednak ludzie są cały czas jeszcze tak zafascynowani tą polityką, zwłaszcza polityką rządu. Ale jak ja patrzę tutaj z mojej włoskiej perspektywy, to wygląda dzisiaj zupełnie inaczej. To główne, jak się w dzienniku telewizyjnym, jak się ogląda, to
najpierw jest relacja z frontu, a ta relacja z frontu prowadzi nas do szpitali w małych często miejscowościach, jak Kodonio, gdzie ten wirus się rozprzestrzenił dramatycznie na początku. Później i tam się głównie zwraca uwagę na tę rzeszę lekarek i pielęgniarek, które walczą o życie pacjentów. Później jest relacja z regionów, bo nie każdy region jest dotknięty w takim samym stopniu. Większość ofiar dzisiaj jest w Lombardii. Także to, co mówi rząd Lombardii, jest dla ludzi dużo ważniejsze niż co mówi rząd w Rzymie. I później są długie rozmowy z wirologami czy specjalistami od pandemii. A na końcu może coś tam, jacyś politycy narodowi, których spychają zupełnie na takie późne godziny, gdy nikt nie ogląda, bo specjalnie nie mają co do powiedzenia. Ten wirus odwrócił zupełnie nasze perspektywy, co jest ważne, prawda? I to ma ogromne znaczenie dla polityków. Czyli politycy we Włoszech, narodowi ci politycy zwłaszcza, czyli liderzy partyjni, co zupełnie zeszli na piąty plan, nazwijmy to. To nie znaczy, że oni nie są ważni. To nie znaczy, że to konsekwencje dla nich, ten kryzys, że te konsekwencje dla nich nie będą znaczące. Ale tu znowu bym miał troszkę taką szerszą perspektywę. To znaczy, to może być tak, że oni wykorzystają tą mobilizację społeczną, która jest oczywista w sytuacjach takich jak teraz, bo potrzeba nam silnej władzy publicznej, prawda? Ja nie mówię, że ta silna władza publiczna musi być konkretnie narodowa, to jak chciałem powiedzieć, to jest często władza lokalna, czy nawet miejska, a czasami europejska. Bo te wszystkie obietnice finansowe muszą być jakoś skoordynowane z Unią, bo inaczej te pieniądze korekcje szybko zamknie, prawda? Ale jeżeli ci politycy, którzy dzisiaj patrząc na badanie opinii publicznej zyskują, jeżeli oni dzisiaj nie zdadzą egzaminu ze swoich postępowań, to ich ludzie po prostu wywiozą na taczkach. Ja dzisiaj oglądałem prasę brytyjską, gdzie jest ogromny atak praktycznie wszystkich gazet na rząd i na premiera Johnsona, który jeszcze niedawno wygrał wybory w sposób zdecydowany w Anglii. I który zresztą sam jest dzisiaj ofiarą tego wirusa, prawda? A jest ogromny atak, bo widać nieudolność tego rządu, że nie zapewnił podstawowych rzeczy, które obiecał, to znaczy ubrań ochronnych, maseczek, a przede wszystkim zdolności testowania obywateli, na który jego cała strategia polegała. Także wie pan, to nie jest tak, że ci politycy, nazwijmy to, jak pan ich nazwał, populistyczni, zawsze na tym zyskują. Każda władza na początku ma zaufanie obywateli, bo ta władza jest potrzebna. Ale jeżeli nie zdaje egzaminu, to ich po prostu wywiozą na taczkach. I to może też dotyczyć prezydenta największego kraju, którego pan wspomniał, czyli Stanów Zjednoczonych. Oddaję głos Pawłowi, ale zanim to jedno słowo pewnej dygresji czy polemiki. Może ta różnica między debatą publiczną w Polsce dziś a Włochami polega na tym, że u nas dziś tak naprawdę cały czas, formalnie przynajmniej, trwa kampania wyborcza, a od polityków słyszymy, że wybory prezydenckie 10 maja mają się odbyć. Być może z tego wynika ten naddatek uwagi, jaki przykładamy partyjnej polityce w Polsce, pomimo tego, że jesteśmy również krajem tak mocno dotkniętym pandemią koronawirusa. Ale tutaj pewnie tak. Przechodzi słowem Pawła. Oczywiście to jest jeden z powodów, no bo jesteśmy świadkami jakiegoś zupełnie bezprecedensowego i nieludzkiego wykorzystywania tej
tej sytuacji w bieżącej polityce. Znaczy, póki co wszystko na to wskazuje, wybory w Polsce mają się odbyć, taka jest wola rządzących, co i epidemiologicznie, i politycznie oznacza w jednym i w drugim wymiarze jakąś kompletną tragedię. Znaczy, te wybory nie będą wyborami, to jest jasne, i jeszcze będą na dobitkę wszystko jedno, czy korespondencyjnie zorganizowane, czy w jakikolwiek inny sposób, będą po prostu zdrowotnie niebezpieczne. Natomiast z drugiej strony ja to obserwuję, to rzadko kiedy się to zdarza komukolwiek wypowiedzieć wprost, no ale istnieją takie kalkulacje, które również pan profesor wypowiadał, tak? Znaczy, patrząc z takiego lotu ptaka, w Polsce z żabiej perspektywy, kiedy patrzymy, no to bardzo wielu ludzi uważa, że w skrócie mówiąc, na koronawirusie ta władza się przewróci. I to jest owszem bardzo prawdopodobny scenariusz, natomiast znaczy właśnie zamiast myślenia o tym, co nastąpi potem, kto przejmie tę władzę, jaki ma być jej charakter, jaki ma być charakter służb publicznych, jaki ma być model funkcjonowania tego przez jednego z większych sektorów publicznych, jakim jest wszędzie na świecie ochrona zdrowia, no to po prostu rachuby na to zmierzają, że Kaczyński zapłaci głową, czy utratą rządów za tę klęskę, która nas dotyka. Więc to po pierwsze wydaje mi się w oczywisty sposób nieludzkie, bo to jest budowanie nadziei na tragedii, która nas czeka, i im większa ta tragedia nadchodzi, tym pewnie większe możemy mieć polityczne nadzieje z nią związane. No ale po drugie to mi się wydaje naiwne, bo ja nie pamiętam historycznych przykładów, w których tyrania wali się w obliczu jakiegoś zagrożenia zewnętrznego, jakiegoś kryzysu i tak dalej, i potem na jej grobie kwitną kwiaty demokracji. No na ogół na jej grobie jest po prostu coraz bardziej brunatna mgła. My mamy drugi szereg prawicowych populistów i on jest już zupełnie straszliwy, bo to są po prostu neofaszyści. No ja nie umiem znaleźć innego określenia na to towarzystwo. I widzę też wśród demokratów jakby kompletną utratę zainteresowania takimi bardzo podstawowymi wolnościami demokratycznymi i obywatelskimi, które nabierają szczególnego znaczenia w dobie kryzysu, bo teraz nie ma jak krytykować tej władzy za konkretne zaniechania i posunięcia wobec właśnie nadchodzącego kryzysu. Nie ma jak krytykować też polityków opozycji za, moim zdaniem, nie dość intensywne działania na rzecz takiej integracji wokół tego zagrożenia. To moi koledzy demokraci odmawiają mi takich praw. Znaczy, wiadomo, że mam siedzieć w domu i nie mogę wyjść na ulicę nawet sam z transparentem protestacyjnym, bo nie to się dzisiaj liczy. Pawle, wyjdźmy jeszcze z Polski i wróćmy na chwilę, zanim będziemy musieli skończyć rozmowę. Do Unii, no właśnie, bo to jest jeszcze też to. Na Europy. Panie na ile, przepraszam, na ile solidarność europejska, jak pan to ocenia? No, bo praktyka pokazuje raczej co innego. Znaczy, kiedy się okazało, że we Włoszech brakuje sprzętu medycznego i tej ochrony, tak, no to natychmiast Niemcy zakazały eksportu do Włoch. Znaczy, widać, że ta solidarność europejska jest w znacznym kryzysie, który z premedytacją oczywiście wykorzystują reżimy takie jak Chiny czy Rosja, które natychmiast Włochom zaoferowały te dostawy obu tych towarów. Więc też na takim europejskim poziomie też trudno się spodziewać, co wygra, czy egoizmy narodowe, czy jakaś bardzo racjonalna polityka solidarności wobec tej pandemii. Więc ja widzę tutaj demony, które raczej podnoszą głowę niż jakieś światełka w tunelu. Obawiam się bardzo. I pan profesor, to samo pytanie o dynamikę polityczną w Europie, polityczną na poziomie kontynentalnym, która ujawnia się po wybuchu pandemii. Jak pan ją ocenia? To za wcześnie na oceny. Początek był straszny. W czasie pierwszej konferencji ważnej pani Lagarde, która jest szefem Centralnego Banku, umyła ręce od idei pomocy tym krajom, takim jak Włochy czy Hiszpania, najbardziej dotkniętym właśnie tym strasznym wirusem. I giełda włoska spadła na poziom historyczny niski. I to miliardy poszły, nazwijmy to, z dymem. Ale już następnego dnia zaczęto to odkręcać i bank centralny wrzucił mnóstwo pieniędzy na rynek i wydaje się, że nie będzie spekulacji finansowych, jakie były w trakcie 10 lat temu, w trakcie
kryzysu finansowego. Tak samo jeśli chodzi o Komisję Europejską. Dzisiaj w gazecie La Repubblica pani von der Leyen przeprosiła Włochów za nie tylko opieszałość, ale za parę słów, które powiedziała może dość lekkomyślnie, ale dzisiaj Komisja się też zmobilizowała i stara się robić to, na co jej pozwalają traktaty i państwa członkowskie. Problem główny w Unii polega na tym, że Unia jest kontrolowana przez państwa narodowe, przez nikogo innego, nie przez żadni inni aktorzy nie mają ani miejsca za stołem, ani dostępu bezpośrednio do pieniędzy. I te państwa postępują w sposób dość egoistyczny. I żebyśmy się dobrze zrozumieli, to nie są tylko państwa takie tak dobrze zorganizowane i tak bogate jak Niemcy. To są w dużej części państwa albo tak malutkie jak Łotwa, które są właściwie Londyn czy Paryż jest parę razy większy, czy państwa upadłe, jak praktycznie Grecja. Czy Grecja jest państwem suwerennym dzisiaj? Ja mam duże wątpliwości. A są też państwa, ani które nie są suwerenne, ani i też są malutkie, jak Cypr na przykład, czy Malta. Także te wszystkie państwa postępują zgodnie z logiką państw narodowych. Oni są wybrani przez swoich narodowych obywateli i starają się, prawda, zabezpieczyć przede wszystkim ich interes. Tyle tylko, że jest różny sposób zabezpieczenia tych interesów. Można te interesy zabezpieczyć poprzez międzynarodową, zwłaszcza europejską współpracę, albo można się po prostu zamknąć w własnym grajdoku, zakopać się w dole i starać się to samemu rozwiązać. To ta druga opcja, moim zdaniem, jest nawet mało atrakcyjna dla tak silnych państw jak Niemcy, dlatego że myślenie, że oni się jakoś tam mogą odgrodzić od problemów włoskich czy hiszpańskich, jest mrzonką. Ale prawda, to nie oznacza, że politycy chcą wydawać pieniądze na inne kraje w sytuacji, kiedy wiedzą, że sami będą musieli tutaj wiele środków zainwestować w problemy, które mają wewnątrz swoich granic i które po części sami stworzyli. A krótko. Cała ta logika integracji europejskiej niestety sprzyja narodowym egoizmom. Dlatego czy to będzie, panie profesorze, największy test? Monopol państw narodowych na integrację europejską. Że trzeba dopuścić innych publicznych aktorów, jak duże miasta, jak regiony, jak NGOsy, jak nawet organizacje przedsiębiorców. Ale nic w tym kierunku nie zrobiono i w sytuacji kryzysu, jaki jest, zresztą podobnie było w sytuacji poprzednich kryzysów, egoizm narodowy bierze górę, bo taka jest logika tego systemu integracji, który żeśmy przyjęli. I to tłumaczy, dlaczego politycy tacy jak Viktor Orbán czy Jarosław Kaczyński w ogóle z tej Unii nie chcą wychodzić, bo oni wiedzą, że ta Unia praktycznie daje monopol tym państwom narodowym na decyzję. Profesor Jan Zielonka z Uniwersytetu w Wenecji, publicysta Rzeczpospolitej, europeista, profesor polityki europejskiej był z nami. Bardzo panie profesorze dziękuję za pański czas. Concilium Civitas też w Polsce. Tak, Concilium Civitas, tak. Jedną nogą poprzez Concilium Civitas jestem też w Warszawie i bardzo zawsze chętnie. Nawet na odległość, wirtualnie dzisiaj. Panie profesorze, bardzo dziękuję za pański czas, że był pan z nami. Proszę trzymać się zdrowo, uważać na siebie i do usłyszenia. Do usłyszenia. Trzeba reagować, tak jakbyśmy byli w gospodarce wojennej. PiS jest pod tym względem wyjątkowo
słaby, ale generalnie ta klasa polityczna to są ludzie bardzo średni. I całość tej klasy politycznej, taki czas, wie pan, wiecie panowie, czasem jest pech historyczny. Trzeba o tym pamiętać. Była koniunktura sprzyjająca, pojawia się ktoś wybitny, kto potrafi pokierować i nadać ton i tak dalej. I czasem kogoś takiego nie ma. Te wybory są jedne, ja będę musiała z tym żyć całe życie i jeśli, nie wiem, no, będę zmuszana na przykład do tego, żeby zrobić wybory z Wojskami Obrony Terytorialnej w komisjach albo w jakiejś innej absurdalnej sytuacji, to po prostu zrezygnuję z tego stanowiska.